wszystko co robię, między innymi lepsza edycja filmów, którą możesz oglądać od półtora miesiąca mniej więcej jest rezultatem waszego wsparcia na patronite.pl, Relindel i subskrypcji donate'ów, wszystkiego innego, co składa się na to, że mogę żyć tego streama. Zapraszam do dołączenia i do wsparcia, a ja postaram się ze swojej strony dostarczyć jak najlepszej jakości materiały Przyzwoitej ilości. Zaczynamy. Jak podchodzisz do tych automatów do zamawienia żarcia w knajpach na przykład w Macu, u mnie stoi. Cenowizm, w którym można znaleźć, czy to odbiera pracę? Nie, to już odebrało pracę. To, to, to jest rzeczywistość, to, to jest rzeczywistość w, której, w której to już odebrało pracę. To już, już tej pracy nie ma, ona nie wróci. Bo McDonald's zaczął inwestować w te rozwiązania w momencie, w którym e, szereg lat temu e, były protesty właśnie w makach e, pracowników, którzy domagali się podwyższenia płacy. Tak? Domagali się wyższego minimum. I McDonald stwierdził, że no dla nas jedynym sposobem na to, żeby podnieść te, 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 te wasze wynagrodzenia, to jest, to jest zainwestować w automatyzację i część z was zwolnić, nie? I no w rezultacie ludzie stracili pracę, nie? Znaczy pani przejdzie może się przepraszam, te procesy na obsługowych z całą pewnością, dokładnie tak działa. Rozumiem, czy nie taka czeka nas przyszłość, że takie automaty będą wszędzie? Posłuchaj jeszcze raz tego, co powiedziałem, Kenji. Bo to jest bardzo ważna część tej rozmowy o przyszłości, szczególnie w kontekście Polski. McDonald's nie wprowadził tego rozwiązania, dlatego, że kocha innowacje. McDonald's wprowadził to rozwiązanie, dlatego, że pracownicy żądali większego wynagrodzenia. Polskie firmy, polskie przedsiębiorstwa, kochamy to słowo. Mają bardzo niski poziom automatyzacji. Ten niski poziom automatyzacji wynika bezpośrednio z tego, że praca jest tania. Że pracownicy są tani. I jest dość mocno sprawdzoną, zweryfikowaną, jakby już odtworzoną setkę razy sytuacją to, że pracownicy, że pracownicy są tani, to przedsiębiorcy w ogóle nie inwestują w sprzęt. A okoliczności, w jakich oni są zmotywowani do tego, żeby zainwestować w sprzęt, są takie, że nagle pracownik staje się po prostu za drogi, nie? I jeżeli pytasz o naszą przyszłość, to sytuacja wygląda w ten sposób, że tak, tak, sytuacja to, to będzie tak wyglądać, jeżeli będziecie chcieli i chciały godnie żyć. Jeżeli więcej ludzi będzie domagało się tego, żeby nie żyć za głodową pensję, to nagle się okaże, że dużo firm nagle, nagle odkryje, obudzi się i powie, o nagle mnie stać na maszyny. Nagle, nagle mam na maszyny. Wcześniej nie miałem, nie miałam, ale teraz mam. I to jest kinda niedobre? To jest kinda złe? Natomiast jednocześnie to jest tylko fragment większej, szerszej rozmowy o, nasz, o problemach z naszym rynkiem pracy, nie? Kasy samoobsługowe to przyuczenie pracy, pracy na klienta, a nie automatyzacja, tak by the way? Nikt mi za to nie płaci. Znaczy, okej, okay, dobra, ja jeszcze powiem dwa słowa o kasach samoobsługowych. Jeżeli chodzi o kasy samoobsługowe, to z jednej strony mamy, niestety, świat, w którym... Uczy nas się bycia, kurwa, kompletnie aspołecznymi i ludzie bardzo często wybierają kasy samoobsługowe, ponieważ nie chcą interakcji społecznej polegającej na, na rozmawianiu z osobą na kasie, tak? I to jest niestety smutny rezultat także tego, że żyjemy w świecie zdominowanym przez social media i komunikację beztwarzową. Um, natomiast ja chciałem powiedzieć, że. mam, mam taki mam taki chibi, chibi, rancik, chibi malutki, taki, 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 taki. Ty, 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 ty. To znaczy. Jebać osą, Jebać, jebać, jebać osą, Naprawdę. Za każdym razem. Jak kurwa płacę w oszą na tej samejobsługowej kasie. Oszą, próbuję mi wcisnąć. Żebym zapłacił za żebym że 1% mojego, yy, moich zakupów zapłacił na jakąś organizację charytatywną, to mam ochotę znaleźć kurwa Krzysztofa Osą czy kurwa, Pawła Oszą, czy Piera Oszą, czy jak on się kurwa tam nazywa, i skleić mu lepę, nie? Jest to tak paskudny sposób wywierania presji na ludzi i, i jakby też żerowania na tym, że czasem nie zauważysz, że coś klikniesz, że. Po prostu gotuje się za każdym razem, jak to widzę. Zresztą na to, że oszu nie płaci CIT, to jest jeszcze bardziej paskudne no. Fajnie, że wydaje się u nas dużo pieniędzy. Teraz pozwól nam zrobić. Po, 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 pozwól nam powiedzieć, ile przekazaliśmy na Ukrainę przez twoje datki na naszym terminalu, nie? Główka pracuje. Eee, dobrze, 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 dobrze. No, na dosław Jakąś e, pracę w Polsce znaleźć łatwo. Ale dobrą, bardzo trudno. Dzisiaj, e, dzisiaj wątek na temat European Job Quality Index brzmi pewnie nudno, ale to naprawdę ciekawy indeks. Zachęcam się do poznania z nim. Co prawda, bezrobocie u nas jest małe, ale oferty pracy nie są zbyt fajne. No i jakby. Jakość jakoś pracy w krajach UE w 2021 roku Dania? 88. Polska 28. A na indeks składa się 6 subindeksów. Są to po kolei jakość dochodów, formy zatrudnienia i bezpieczeństwo pracy, czas pracy i work-life balance, warunki pracy, umiejętności rozwoju kariery oraz reprezentacja interesów zbiorowych oraz głos. Omówmy je zatem. Na jakość dochodów składają się, składają się przewidywalność dochodów. Czy pytanie: potrafią odpowiedzieć, jakie zarob, będą ich zarobki za 3 miesiące? Oraz wystarczalność, czy mogą wiązać z nim e, wiązać koniec z końcem. Z kolei formy zatrudnienia i bezpieczeństwo dzieli się na trzy mniejsze wskaźniki. Są to niedobrowolne zatrudnienie tymczasowe, czyli jaki procent osób jest zatrudnionych na czas określony z powodów innych niż nauka, szkolenie. Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy, niedobrowolne, oraz bezpieczeństwo pracy. Procent osób, które twierdzą, że mogą stracić pracę w ciągu 6 miesięcy. I hey, fotol! Czas pracy i work-life balance składa się z trzech zmiennych. Aha, dobra, to jest, tu. możemy przejść do następnego slajdu. Czas pracy w składa się z trzech zmiennych. Odsetek osób, które pracują więcej niż 48 godzin tygodniowo. Udział pracowników w pracy zmianowej w weekendy, w nocy i wieczorami oraz czas pracy, który pasuje do życia rodzinnego i towarzyskiego. Warunki pracy składają się z intensywności pracy, procent osób pracujących w szybkim tempie, w napiętych terminach, etc. Autonomia pracy, czyli swoboda w wyborze i kolejności zadań i, kolejności zadań i metod pracy oraz fizyczne zagrożenia, hałas, substancje niebezpieczne, Materiały za każde, bolesne, bolesne pozycje, ciężary i tak dalej. Umiejętności oraz rozwój kariery? To Nauka dorosłych, procent populacji 25-64 lata, która uczyła się w ciągu ostatnich czterech tygodni oraz procent osób, które twierdzą, że ich praca daje dobre perspektywy rozwoju. Dalej, reprezentacja interesów zbiorowych oraz głos, to trzy zmienne. Zakres rokowań zbiorowych, częstotliwość występowania związków zawodowych oraz reprezentacja pracowników w firmie, organizacji, przez związek zawodowy, radę zakładową, etc. Indeks daje więc holistyczne spojrzenie na rynek pracy. Mówmy teraz w skrócie, jak wyszła na tle innych państw Polska. Polska I tak, kolejna grafika. Eee, Zacząłem grafikę, którą pisałem, otworzyć ten oknie, aby móc śledzić wyniki w poszczególnych subindeksach. Eee, generalnie we wszystkim wypadamy źle. W jakości dochodów zajęliśmy szóstą pozycję od końca. Eee, I jest to najwyższy wynik ze wszystkich subindeksów. Wyprzedzamy Włochów czy, eee, Włochów, czy Rumunów. Bez szału. Spójrzcie, Czechy, Znaczy Niemcy i Luksemburg. <laughs> tak, w Polsce, w Polsce, jeżeli chodzi o jako, jakość dochodów. To tylko Włosi, MT. Malta. Okej, okay, dobrze. Malta nie jest prawdziwym miejscem. Proszę ciągnąć, a e, Dobrze. Formy zatrudnienia? Piąta pozycja od końca. W ogonie jest same kraje śródziemnomorskie oraz Polska. Na czele takie kraje jak Dania, Luksemburg czy Niemcy. E, jeśli chodzi o czas pracy i work-life balance, to gorzej jest tylko w Grecji. No cóż, praca. W... Pamiętajcie, Grecja jest tym krajem, który. Jest skrajnie zadłużony i który jakimś cudem w ogóle się od, jest w stanie odkopać z, z, z kryzysu finansowego w sposób lepszy niż się ktokolwiek spodziewał jeszcze kilka lat temu. Ale pracujemy, pracujemy tego. No cóż, praca w Polsce nie pozwala chyba na łączenie życia prywatnego i zawodowego. O dziwo, nisko są także Czesi, na czele Szwedzi, Duńczycy, Niemcy czy Austriacy. Warunki pracy czwarta pozycja od końca. Jesteśmy obok takich państw jak Hiszpania, Francja czy Grecja. To państwa o najwyższym bezrobociu w UE. Czech... My mamy obok Czechów najniższe. Jak widać, mimo to, zarówno Polacy jak, i Polacy, jak i Czesi nie są zbyt wysoko. Rozwój kariery nie, w Polsce. Czesi jeszcze niżej, ale to nie powinien być już powód do radości. Kraje nordyckie tradycyjnie dominują czołówkę. Jeśli chodzi o reprezentację interesów zbiorowych oraz głos pracowników, to jestem zdziwiony, że nie zamykamy stawki. Nie dziwi też czołówka, która słynie ze związków zawodowych. Tutaj Francja też pewnie wysoko. O, Francja jest niżej niż myślałem w kwestii związków zawodowych. Wow! Naprawdę jest dużo niżej niż myślałem. No, no. Także wiecie, jakby. Grecja, Grecja, super kraj. Estonia z tym wspaniałym pitem. Też widać, bardzo dba o, o, o eee, pracowników. Też super, super, najlepsze kraje, pamiętajcie. Jak PO i Konfa będą rządzić, to będziemy mieć więcej punktów? Nie, mniej. To gwarantuję Ci, że będziemy mie mie mieli ich mniej. <gry> Teraz pora na dwie ciekawe korelacje. Im lepszy rynek pracy, tym zatrudnienie jest wyższe. A może im większe jest zatrudnienie, tym lepsze warunki pracy? Zapraszam do dyskusji. Pod, względem po pod tym względem Polska tylko słaby rynek pracy, jak to poziom zatrudnienia? Czyżby brakowało regulacji? Zobaczcie, gdzie jest Polska! Polska na dole! Polska dołem! Polska dołem! E, warunki pracy korelują negatywnie z liczbą samozatrudnionych. Im lepiej ludziom na etacie, tym mniejsza szansa, że założą własną firmę. Czy firmy to nie tylko wypadka przedsiębiorczości, ale także frustracja w pracy? Może to jest jakaś trzecia zmienna? Uuu, Polska dołem! Polska dołem! E, i, i, I pamiętajcie, pamiętajcie, to nie, 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 są, nie są dobre wnioski. Nie? E, nie będę już męczył miliony wykresów, więc przedstawiam dwa, które są moim zdaniem ciekawe. E, nasza propozycja, e, nasza pozycja w warunkach pracy oraz e, w formie zatrudnienia i bezpieczeństwie uległa pogorszeniu. Nawet w kilkanaście lat temu było lepiej. Jakieś pomysły dlaczego? Mnie zaskoczyło. Uuu. Czyli tu poszliśmy do góry. Dobra, ale to dlaczego jest. Aha, czyli w dłuższym terminie spadliśmy. Dobrze, dobrze, teraz spojrzałem. No dobra, ale wiecie, wiecie dlaczego. Wie, wiecie, dlaczego, dlaczego spadliśmy za PO? Bo na drugim wykresie to. Z 19 na 24. Tak, śmieciowanie rynku pracy. Tylko jakby należy też pamiętać, że jeżeli chodzi o rozmowę o śmieciówkach, to ona jest też trochę bardziej złożona, nie? Ponieważ to jest troszeczkę tak, że najpierw pośredników pracy na, na nasz piękny rynek za, za, zaprosiło jeszcze SLD, tak? I, I jakby ułatwiło pośrednictwo pracy, bo przecież to jest super opcja. A potem kiedy. Yy, Donald Do, Donel nas ratował tego przed kryzysem z 2008 roku, no to ich pomysłem na to, żeby nas uratować przed kryzysem tego i utrzymać wysokie zatrudnienie, było to, żeby uśmieciowić rynek. Jeżeli położymy mniejsze obciążenia na pracodawcach, coś się może stać, nie? Dodatkowo warto pamiętać oczywiście o tym, o, o czym też pisze Kupsul, czyli od 2008 mamy zamrożone płace w budżetówce, i tworzy się z tego obrazek, w którym e, sektor publiczny jest gówniano op 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 opłacany i przepracowany w chuj. Ponieważ też nie oszukujcie się do tak kiepsko opłacanej pracy, po prostu ludzie nie lgną. A z drugiej strony mamy sektor e, prywatny, który mówi, no. I tak płacimy lepiej niż w publicznym a, 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 albo podobnie. Więc nie mamy czym się przejmować, i nie ma, co, nie ma co dbać o to, żeby było inaczej, nie? No i wypadkową tych dwóch sytuacji jest to, że. Po co się starać, nie? Tusk mówi, że on wyciągnął wnioski, teraz będzie już mniej desferyzmu. No chciałbym to kurwa zobaczyć, nie? W sensie możemy, możemy o tym porozmawiać, jak, jak, jak zobaczymy te jego re re kuchenne rewolucje. A musimy sobie głośno i wyraźnie powiedzieć, że jest to też w dużym stopniu rezultat sytuacji, w której największa szczujnia zawsze jest na lewicy. Więc pomijając już jakby niechęć do lewicowych postulatów u niektórych ludzi, szczególnie tych, tych lewicowych postulatów, które tak naprawdę są liberalne i obracają się właśnie wokół chociażby praw mniejszości, a no to ponieważ lewica zawsze robi problemy, to też jakakolwiek prezentacja medialna lewicy jest regularnie gorsza niż to, co się mówi nawet o najgorszych przedstawicielach prawicy. Dwie nieskończoności: U Karola Indekrowa oraz ja, Siek. Pojedyncze nieskończoności: Flavius, w i Janek, to podatek oraz oraz Dawczynie pizza na Ranafek, Ranafek, Sztuk wasadowska Sadowska, Dawidorzyniowskiego oraz XLS. Dawcy kawy z ciaskiem, Michał Petrowski, Hypatia Grumywicza, Piotr Strzemieczny, Bartomi, rudka Dedok, Eryk Fos, Wiktor Rokowski, Łukasz Puchalski, Prime Anarchist, Adam Izydoczyk, Krysku Marokwu, Rewo Behanort, Szefo, Silius oraz Samrion. Osoby dające kawek: Robsteria Rozlubina, Borsuch cukrowicz, Jerzy Ciorosz, Azurobin, Adam, Jaszły II, Heinrich, Miku 39x, Gruszka, Essiaca, Rentifo, Hagnon oraz Proton Nowy i wreszcie dawcy herbaty: Arkadiusz Guminski, Pączek do Bosna, Katerpawy Public Atypistry, Rożenie Płynienia, Daniel Dajmun, Hubert Mazur, Cichakaczka, Macie Dzielinski, Smoki, Mokidora, Klusek, Adrian Lubrel, Misiek, Darun, Nat oraz Dam, Podkreślnik. Be amazing. Zobaczmy się znów.